Położenie jest główkowe, czyli głowa na dole. Wszystkie echa wewnątrzczaszkowe wyglądają prawidłowo. Z wielkości główki 35 tygodni. Tu jest zarys szyjki 34 mm. Wszystkie echa wewnątrzczaszkowe też wyglądają prawidłowo i z obwodu główki. Prawie 35 tygodni, 34 tygodnie i 5 dni, też zupełnie dobrze. Tu mamy zarys kręgosłupa, odcinek lędźwiowy. Piersiowy, to są cienie żeber, tu jest widoczny zarys nerki, nie ma zastoju moczu, widoczny fragment serduszka. Jeszcze raz zarys kręgosłupa. Tu mamy skrót na kość udową, ta biała kreseczka to jest kość udowa dziecka i długość kości udowej. 33 tygodnie, łożysko w ścianie przedniej. Jak na razie wszystko jest zupełnie dobrze. Coś mówiliśmy poprzednio o płci? Tak. No to zaraz zobaczymy, czy to nam się udał. Na razie dosyć sprytnie się zasłania, ale ziarko kawy jest widoczne. Jedna warga sromowa, druga warga sromowa i szpara sromowa. Czyli nic dziewczynie nie urosło. To są wargi sromowe mniejsze. Także tu wygląda wszystko zupełnie dobrze. I teraz jeszcze zobaczymy przekrój przez brzuszek. Tu jest przednia ściana jamy brzusznej, tu jest przekrój przez kręgosłup. I z obwodu brzuszka. No, 38. To jest która pani ciąża? Pierwsza. A w rodzinie jakie dzieci się rodzą? Małe czy duże? Znaczy, spore. Spore? No, sądząc z brzucha też może być spore. Zobaczymy potem, jaka nam waga wyjdzie. Teraz tu mamy kość ramienną. Tu jest ramię, tu jest łokieć. 35 tygodni. Czyli tutaj nam wszystko wskazuje na ten 35 tydzień, natomiast z brzucha 38. Tu jest swobodnie leżąca pętla pępowiny. Tu widzimy czubek nosa, symetryczne dziurki w nosie, prosta przegroda nosa. O, jak sobie ziewa w tej chwili. O. Tu jest zarys puciatego policzka, zamknięte oko, a tu jest, tak, teraz już się odwróciło, odwróciło się do nas bokiem. No to się na mnie patrz, potem do góry patrzysz. No także tu wygląda wszystko zupełnie dobrze. No, zaraz zobaczymy, jaka jest ilość wód płodowych. Dosyć duża kieszonka. Siedemdziesiąt siedem milimetrów. Tu jest 56, czyli to jest 12,3. Tu jest dziecko przytulone do ściany. I tu jest też niewielka kieszonka. 12,3, 14,3, 15,2. A teraz jeszcze będziemy łapali serduszko. Akurat się odwróciło do nas plecami. Tu widać, jak pracuje serduszko. Dobrze.
te górki, dołki na dole ekranu to jest zapis ruchu serca. Zupełnie regularnie, prawidłowo. I to jest w tej chwili 121 uderzeń na minutę. Czyli też zupełnie prawidłowo. Dobrze. Jeszcze raz zerknijmy tutaj na serduszko. Architektura wygląda czterojamowo. Prawidłowo, nie widać. Obraz śródpiersia też jest prawidłowy. No to teraz zobaczymy, ile dziecko waży na dzień dzisiejszy. Czyli powinno być 34,2, jest o tydzień więcej praktycznie, 35,4. Czyli tu nam się przesuwa na pierwszą dekadę kwietnia orientacyjny termin porodu. 2,410 na dzień dzisiejszy i 121 uderzeń na minutę. Uderzenia serca dziecka zupełnie też prawidłowe.